A powiedz mi, czy jakieś najgłupsze pytania, jakbyś mogła się podzielić takimi dwoma, trzema takimi najgłupszymi, które dostaję? Wiesz co, te pytania, o których powiem, byłyby ok, gdyby jakaś konwersacja wcześniej między mną a tą osobą wynikła. Ale na przykład wchodzisz sobie na Instagrama, widzisz, masz wiadomość jakoś, no, wchodzisz zobaczyć, co tam się dzieje. Wchodzisz zobaczyć, co tam się dzieje. Z człowiekiem nie zamieniłeś żadnego słowa. I pierwsze pytanie, jakie dostajesz, słuchaj Natalka, takie pytanko, nie miałabyś 230 zł na benzynkę pożyczyć? No, ja nie wiem, czy to ktoś żart... No to pytam, czy to żarty, nie?